Bardzo fajnie, że udało się wygrać to spotkanie. Już pomijam fakt statuetki, na pewno duża w tym zasługa Miśkina. Nie ma co ukrywać. Gra z takim rozgrywającym to czysta przyjemność, ale najważniejsze jest to, że mamy 3 punkty. Bardzo obawialiśmy się tego spotkania. Jak wiadomo, Warszawa wygrała ostatni mecz tutaj z Bełchatowem. Tak więc ta poprzeczka była naprawdę wysoko. Tym bardziej cieszy to, że po jednym nieudanym secie wróciliśmy do swojej gry, bo przed nami bardzo ważny tydzień. Zostajemy tutaj w Warszawie na noc, zaraz jedziemy do Lubina. Wracamy do siebie, parę dni przerwy, nawet nie przerwy, parę dni treningu i od razu Radom. Tak więc bardzo ciężki tydzień, dobrze zaczęty. Mam nadzieję, że tą pasję będziemy kontynuować. Ten mecz mnie kosztował dużo sił i naprawdę dzisiaj jestem zmęczony, choć graliśmy, można powiedzieć, tylko 4 sety. Było dużo rzeczy do ogarniania, mieliśmy swoje problemy. Udało się z tego wyjść i cieszymy się z 3 punktów. Dużo było tych ataków z pierwszego tempa, myślę, że też w tych kolejnych setach też tak było. No, środek nas troszeczkę trzymał, powiem tak, nad wodą i można powiedzieć, dzięki środku dzisiaj wygraliśmy. Nic, specjalnie nas nie zaskoczyli. Bardzo źle graliśmy dzisiaj, prawie w każdym elemencie. Za duża ilość własnych błędów i to się przełożyło na wynik. Nie mam pojęcia, jakie są przyczyny, powiem szczerze. Każdy set prowadziliśmy praktycznie cały czas i nagle 1-2 błędy i nas nie ma w secie, no i straciliśmy 3 punkty. Cieszymy się bardzo, że udało się wygrać dzisiaj mecz. Mamy 3 punkty. Cieszy to też, że ten jakby wyjazd dwumeczowy zaczęliśmy od zwycięstwa, bo na pewno ciężej by się do Lubina jechało po dzisiejszej porażce. Szkoda tylko trochę dzisiaj przestojów, bo myślę, że mecz był spokojnie do zagrania na 3-0 bez większych nerwów, a trochę na własne życzenie spowodowaliśmy, że Politechnika w momentami się odradzała i graliśmy ciężkie końcówki, no ale suma summarum mamy 3 punkty, nie ma co narzekać, trzeba odhaczyć, zapomnieć i myśleć już o Lubinie.